Mam kilka bardzo głębokich przemyśleń, takich głęboko zakorzenionych, jak te korzenie, głęboko zakorzenione w tym lesie. Moje przemyślenia dotyczą mody, wszystkiego, co się łączy z modą, ale nie tylko z ubiorem. Moda to jest taki owczy trend całego stada w pogoni, żeby się móc zaliczać, być zaliczanym do elity. I ten owczy trend powoduje, że ludzie robią wiele dziwnych rzeczy, żeby być modni. Na przykład, jak był modny jogging, to biegali. Właśnie tutaj jeszcze był taki modny jogging, właśnie przebieg jogging koło mnie. Fantastyczne, fantastyczne. Jak była modna jazda na rowerze, to przez jakiś czas jeździli. Jak był modny McDonald's, to tłumnie urządzali tam chrzciny, urodziny i imieniny. I to, co jest modne, to jest trendy. To, co jest trendy, to jest, znaczy, że ten, kto jest ten trendy, modny, cool, to jest swój człowiek. I po kilku latach bycia nie trendy, odwiedziłem 4 przedstawienia teatralne. I doszedłem do wniosku, że ta chęć bycia trendy powoduje, że wystawiany jest taki chłam, którego nie da się praktycznie oglądać. Nie wybrałem najtańszych przedstawień teatralnych. Wybrałem te ze średniej półki, gdzie na najdroższym nawet cały tłum był. Cały tłum, sala nabita. I widzowie z zachwytem, ponieważ to ma być trendy, oglądali chłam źle zagrany, o niczym. I w ogóle coś, na co nie dało się patrzeć, bo na środku sali stał słup, który zasłaniał pół sceny. Może i całe szczęście, że nie wszystko dostrzegłem. I pozostałe 3 przedstawienia zaliczyłbym też do bardzo nieudanych. W ogóle po co poszedłem na 4? Bo pierwsze, na które poszedłem, zagrane przez amatorów, zupełnych amatorów, zwycięzców konkursu o motylach, było naprawdę interesujące. I tekst był interesujący, i to, sposób, w jaki został zagrany, było fascynujące. To znaczy, to, co chcę przekazać sam sobie, co mnie tak poruszyło, że ludzie w większości biją brawo nie wtedy, kiedy im się podoba, nie wtedy, kiedy jest interesujące, tylko wtedy, kiedy należy. Ludzie w większości jedzą nie to, co im smakuje, co jest dla nich zdrowe, ale to, co jest modne. Ludzie w większości ubierają się nie w to, co jest ciepłe, wygodne i przyjemne i ładne, ale w to, co ma ładne literki przyklejone na zewnątrz. I to, co chcę przekazać, to jest takie powiedzenie, takie słynne, modne, bardzo modne, współczesne, bądź sobą. Czyli zrób dla siebie coś, co jest dla ciebie miłe, przyjemne, tobie pasuje, a nie zwracaj uwagi na to, czy to akurat jest trendy. I to, co chcę ci przekazać, to bądź przez chwilę z sobą i przytul swoją dziewczynę, nawet jeśli ona nie jest najśliczniejsza, najmądrzejsza, ale jeżeli z nią się dobrze czujesz, to przytul właśnie ją, a nie szukaj Miss Komarów.